Takie niezwykłe, piękne eksponaty świadczące o naszej przeszłości, kulturze lasowiackiej i zwyczajnym codziennym życiu XIX-wiecznej polskiej wsi można podziwiać w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Dla młodego pokolenia to jedyna okazja, by zobaczyć na żywo wóz drabiniasty do przewozu siana, wiatrak do mielenia zboża, dymną chatę lasowiacką czy pług do orania ziemi uprawnej. Wszystko to za sprawą znanego koneserom sztuki ludowej rzeźbiarza Jana Puka, który udostępnił swoją prywatną kolekcję dzieł. Na naszą ekspozycję warto się wybrać, dlatego że oprócz rzeźby bardzo pięknej, takiej autentycznej, prawdziwej w swoim wyrazie, można zobaczyć eksponaty etnograficzne, które artysta zobrazował w takiej zminiaturyzowanej postaci. Tutaj myślę, że jest to taka dobra też lekcja o naszych tradycjach, o naszej kulturze materialnej. Dużo się mówi ostatnio o kulturze ludowej lasowiaków i wydaje mi się, że ta ekspozycja ma taki wydźwięk edukacyjny. Można przyjść rodzinnie, zobaczyć, powspominać, co jeszcze się pamięta sprzed kilkudziesięciu lat, jak praca na wsi wyglądała. Warto więc poobcować chwilę ze sztuką ludową, zachowaną dziś w tych zaczarowanych eksponatach. Zobaczyć warsztat do robienia powrozów na zwierzynę hodowlaną, stęp do produkcji kaszy z prosa, sprzęt do prania, miniatury obrazujące choćby pracę szewców i wiele innych. To prawdziwa i żywa lekcja historii, warta uwagi, szczególnie przed nadchodzącym weekendem. Muzeum zaprasza.